Schodzimy pod ziemię, katakumb bliski mrok. Schodzimy pod ziemię, na ziemi żyć się nie da. Dziękujemy pani profesor. Bardzo. Kłaniamy się. Ja Piotrek. Się znamy tyle czasu, że... Dobra. Cześć. Tak, teraz dobrze? Dobra. Tak. Dzisiaj? Telefon. Pół kroczka do tyłu. Pół kroczka. Dajcie mi telefon, bo jestem... Dobrze. Proszę o przedstawienie się na początek, proszę bardzo. Piotr Walentynowicz, Plotany. Panie Piotrze, jak pan się dzisiaj czuje, bo to jest też koronowanie pewne takiej, można powiedzieć, babci pana z słynnej tutaj mieszkanki Gdańska na całą Polskę. No tak, no jest to dla nas bardzo ważne. Nie, zadzwonię. Wiele czyniono, aby pamięć o babci zaginęła, wiele czyniono, aby odeszła w zapomnienie, wiele wysiłków czyniono, aby strącić babcię na margines, a nie udało im się i jest to ogromny sukces dla babci, której, że tak powiem, dokonania no, trudno ocenić. Panie Piotrze, tutaj babcia mieszkała, nie opadał właśnie. Tak. Zrobienie tuż miejsca na tym podejście, aby goście mogli swobodnie przechodzić. Dobrze, dziękujemy bardzo.
Polski, w ziemi polskiej do Polski. Za swoim przewodem złączył się z narodem. Ekscelencjo, panie ministrze, panie prezydencie, szanowni państwo, nazywam się Konrad Wielki, przypadł mi zaszczyt poprowadzenia uroczystości, która upamiętni jedną z najważniejszych postaci w historii polskiej, najnowszych lat. Bardzo proszę o zabranie głosu współgospodarza dzisiejszej uroczystości, pana prezydenta Pawła Adamowicza. Panie, pozwólcie, że w imieniu waszym, swoim powitam szczególnych gości. Witam serdecznie ministra kancelarii pana prezydenta Andrzeja Dudy, pana ministra Macieja Łopińskiego. Szczególnie serdecznie witam syna, wnuczkę i wnuka Anny Walentynowicz, panią Katarzynę, pana Janusza i pana Piotra. Jest wśród nas ekscelencja ksiądz arcybiskup metropolita gdański, ksiądz arcybiskup Leszek Sławy Guć. Witam serdecznie. Jest z nami również ksiądz biskup sufragan, ksiądz biskup Szlachetka. Witam serdecznie. Witam serdecznie członków NSZZ Solidarność. Witam serdecznie byłych więźniów politycznych, byłych internowanych. Witam jednym słowem wielką rodzinę Solidarności, a wśród nich przewodniczącego zarządu regionu pana Dośle. Witam radnych miasta Gdańska, posłów. Witam wszystkich państwa serdecznie na naszej uroczystości. Anna Walentynowicz, Suwnicowa, która zmieniła historię świata. Jej życie jest wielką metaforą polskich losów. Urodziła się na dawnych Kresach Rzeczpospolitej, stąd trafiła do Gdańska. Była przewodnicą pracy w Stoczni Gdańskiej, członkiem Związku Młodzieży Polskiej i Ligi Kobiet. Ale wrażliwość na niesprawiedliwość i ludzką krzywdę skierowały ją na drogę sprzeciwu wobec komunistycznych władz. Była współzałożycielką wolnych związków zawodowych. Za tę działalność tuż przed przejściem na emeryturę została wyrzucona z pracy w Stoczni Gdańskiej. To w imię jej przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz 35 lat temu, 14 sierpnia, wybuchł strajk, który zmienił oblicze współczesnego świata. Poniosła tragiczną śmierć w katastrofie smoleńskiej. Dla nas, dla gdańszczan, na zawsze pozostanie symbolem naszego miasta, naszych czasów. Dowodem na skomplikowanie naszych polskich losów. Gdańsk ją, jak pozostałych sygnatariuszy porozumień sierpniowych z 1980 roku, nagrodziliśmy tytułem honorowego obywatela miasta Gdańska. Pani Aniu, dziś wraca pani w miejsce, w którym pani mieszkała. Dziękujemy pani za to, co zrobiła pani dla nas wszystkich. Dziękujemy za to, co zrobiła pani dla Polski. Szanowne panie, panowie, chciałbym na zakończenie bardzo serdecznie podziękować osobom, środowiskom, które sprawiły, że ten pomnik mógł powstać. Chciałbym wymienić osoby, która nie chciała zostać wymieniona. Czynię to niejako wbrew jej woli, ale wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. Fundatorem samego pomnika jest pan Roman Rojek, gdańszczanin, człowiek opozycji przedsierpniowej, który za własne pieniądze sfinansował ten pomnik. Otoczenie ale
inicjatorem jest Stowarzyszenie Godność, które skupia byłych członków NSZZ Solidarność, byłych więźniów, byłych internowanych na czele z byłym portowcem, wieloletnim portowcem Czesławem Nowakiem. To Czesław Nowak wyszedł z inicjatywą. Dziękujemy panu Czesławowi. Chciałbym podziękować również Radzie Dzielnicy Wrzeszcz za otwartość wobec tej inicjatywy i za ekspresowe, szybkie załatwienie z waszej strony opinii. I dziękuję również Radzie Miasta Gdańska, tu obecnym radnym, za to, że również w niezwykle ekspresowym tempie Rada Miasta rozpatrzyła i podjęła uchwałę ułatwiającą usytuowanie pomnika Anny Walentynowicz tu, w tym miejscu przy Brunwaldzkiej we Wrzeszczu. I na koniec dziękuję moim współpracownikom z Urzędu Miasta i Dyrekcji Rozbudowy Miasta za przygotowanie otoczenia dla tego pomnika. I na koniec apel do wszystkich mieszkańców, zwłaszcza okolicznych budynków, abyście przyjęli panią Anię jak swoją sąsiadkę. Ona była waszą sąsiadką, na nowo tutaj wraca w postaci pomnika, a więc opiekujcie się tym pomnikiem, otoczeniem. Niech nie czuje się tutaj samotna. Przyjmijcie ją serdecznie, tak jak ją przyjmowaliście za życia. Dziękuję. Prezydent Miasta Gdańska, pan Paweł Adamowicz. Proszę teraz o zabranie głosu prezesa Stowarzyszenia Godność, pana Czesława Nowaka. Pan Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej. Bardzo serdecznie go tutaj proszę, bo nie powitaliśmy go, ale dowiedzieliśmy się, że jest. Szanowni generali, 15 sierpnia to szczególne święto naszego narodu, to święto Najświętszej Marii Panny w niebo wziętej. 95. rocznica zwycięstwa młodego państwa polskiego z bolszewicką Rosją. 35. rocznica rozpoczęcia historycznych strajków sierpniowych, a także, co ważne dla nas tu obecnych, rocznica urodzin świętej pamięci Anny Walentynowicz. Kim dla nas była tu obecnych, wiemy. Większość z nią nas znała i pamięta. Ceniliśmy ją za odwagę i prawość. Obrona praw robotniczych i ludzkich była ideą przewodnią jej życia. Za to była represjonowana i więziona przez władze komunistyczne. 5 lat temu, po tragicznej śmierci pod Smoleńskiem, jako byli działacze Solidarności w więzieniu politycznym lat 1980-89, uznaliśmy, że na placu w pobliżu domu, w którym mieszkała, powinna stanąć jej pomnik. W czerwcu ubiegłego roku zgłosiliśmy ten pomysł panu prezydentowi miasta Pawłowi Adamowiczowi, który powiedział, że pomysł mu się podoba, dodał, że w kwietniu 2014 roku na wniosek zarządu regionu Rada Miasta nadała temu skwerowi imię Anny Walentynowicz. Prezydent zaproponował, abyśmy przygotowali projekt pomnika i pokryli koszty jego wykonania. Według oświadczenia pana prezydenta miasto pokryłoby koszty otoczenia pomnika. Dziś po roku finalizuje tam te ustalenia. Dzięki życzliwości pracowników Urzędu Miasta, radnym odsłaniamy ten pomnik i przekazujemy go mieszkańcom Gdańska. Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego powstania. Szczególnie serdecznie dziękuję tym, którzy wspierali finansowo budowę pomnika. Byli to w dużej mierze już wymienione Roman Rojek, ale były również pieniądze ze składek społecznych. Dziękuję zarządowi regionu za moralne i finansowe wsparcie, także strukturą Solidarności Stoczni Gdańskiej, spółki Energa, spółki Giepec, zarządowi Morskiego Portu Gdynia, sekcji emerytów i rencistów NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego. Dziękuję rzeźbiarzowi Stanisławowi Milewskiemu, wykonawcom pomnika, cokołu i otoczenia pomnika. Panu prezydentowi przekazuję akt darowizny pomnika dla miasta. To jest własność miasta od dziś. Dziękuję bardzo. Thank you.
Dziękujemy panu prezesowi i za moment nastąpi akt odsłonięcia tego wspaniałego pomnika. Wykonanie tego aktu proszę panów Janusza i Piotra Walentynowiczów, syna i wnuka. Córkę. Dokonamy obrzędu poświęcenia tego pomnika. Na dokonanie tego obrzędu proszę metropolitę gdańskiego, księdza arcybiskupa Sławoja Leszka. Państwo nie jesteście sami. Prosimy tych amatorów o brak i cofnąć się, tak zrobić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan Jezus, który jest drogą, prawdą i życiem, niech będzie z wami wszystkimi. Posłuchajmy słów Księgi Mądrości. Tyś sprawiedliwy i rządzisz wszystkim sprawiedliwie. Skazać kogoś, kto nie zasłużył na karę, uważasz za niegodne twojej potęgi. Podstawą twojej sprawiedliwości jest twoja potęga. Wszechwładza twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię twej potęgi i karzesz zuchwalstwo świadome. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie. I rządzisz nami z wielką oględnością, bo do ciebie należy moc, gdy zechcesz. Wszechmogący i dobry Boże, Ty byłeś źródłem siły i nadziei Anny Walentynowicz, która tak bardzo gorliwie modliła się w pobliskiej, tak umiłowanej przez nią kolegiacie Najświętszego Serca Jezusowego i żywo uczestniczyła w życiu parafialnym. Pobłogosław ten pomnik, który wznosimy przy domu, w którym mieszkała. Naucz nas wszystkich troszczy się tak jak ona o dom wszystkich, którym jest Polska. Niech idea solidarności, której z pokorą służyła, stanie się kanwą, na której będziemy budować naszą codzienność i nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Nie żałuję.
Ogarnijmy teraz modlitwą ofiary tragedii smoleńskiej, zwłaszcza pamiętając o naszej siostrze Annie Walentynowicz, której pomnik poświęciliśmy. Pamiętajmy o słowa z Księgi Makabejskiej. Chwalebną rzeczą jest modlić się za zmarłych. Niech Maria wniebowzięta, Matka Miłosierdzia, oręduje za nami u swojego Syna. Pod Twoją obronę. Dziękujemy się, Święta Boże Dziecko, naszymi prośbami racz nie radzić potrzebom naszych, ale od wszelakich i złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, Ojemniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas pojedzę, swojemu Synowi nas oddawaj. Moi drodzy Państwo, uczestnicy tej uroczystości, druga rodzino, Panie Prezydencie, Panie Prezesie Stowarzyszenia Godność, Panie Ministrze, wszyscy razem, wszystkie poczty, sztandary. Podniosę się do słów, które wypowiedział na błoniach krakowskich Jan Paweł II podczas kanonizacji świętej Jadwigi, zaczął wtedy łomnili od słów: długo czekałaś, Jadwigo, na ten dzień. A dzisiaj możemy powiedzieć, oczywiście nie wiemy, do jakiego katalogu Pan Bóg wpisał świętej pamięci panią Annę Walentynowicz, z pewnością męczenników Rzeczypospolitej i bohaterów narodowych. Czy do księgi błogosławionych i świętych, to jest już ekonomia Boża. Ale długo czekałaś, a z drugiej strony, jak na pomniki, to niedługo. Bo czekamy długo, 5 lat na pomnik upamiętniający ofiary Smoleńska. I go nie ma. Więc co nam pozostaje? Na raty rozkładać. Ale pomników nie powinno się rozkładać na raty. Tak też powstał pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej w Bazylice Mariackiej. Przy jakim oporze, chcę to powiedzieć. A jednak jest. I tylu innych. Na raty. Osobowo, grupowo i tak dalej. Epitafium w Bazylice Świętej Brygidy, upamiętniające męczenników, bohaterów katastrofy smoleńskiej z Pomorza, z Gdańska, wśród których jest też świętej pamięci pani Anna Walentynowicz. I gratuluję powstania tego pomniku tu, poświęconego jej, gdzie żyła, mieszkała, służyła, trudziła się swojej ojczyźnie. Włodarzom miasta, Stowarzyszeniu Godność i wszystkim, którym ta postać była droga. Uczestniczyłem w pogrzebach wielu, wielu ofiar katastrofy smoleńskiej. Każdy przeżywał na swój sposób. Ale też rozległy się głosy. Za dużo mitr biskupi w czasie pogrzebów i tragedii narodowej. Skandal. A jaka może być większa? To na co czekamy jeszcze? Ale czyniliśmy swoją powinność i ją czynimy. Tak jak łania pragnie wody, tak naród pragnie zgody narodowej, pragnie sumienia narodowego, pragnie sumienia obywatelskiego, pragnie godnej pamięci. I o taki zapis chodzi. I pragnie z
szycia tej rozdartej szaty, jaką jest wspólnota narodowa. Powiedziałem o tym dzisiaj w Bazylice Mariackiej i powtarzam to tu. I jeszcze będzie tyle okazji do rozwinięcia tych myśli, bo przecież przed nami są uroczystości poświęcenia pomnika Danuty Siedzikównej, żołnierza wyklętego. Kim była? Sanitariuszką 5. Brygady Brzeńskiej Armii Krajowej, 17 lat, 4 miesiące, rozstrzelana nie przez NKWD, nie przez hitlerowców, przez Polaków. Tu, na Kurkowej, w Gdańsku, domaga się ekspiacji i chwała Instytutowi Pamięci Narodowej, że dokopał się do prawdy i do jej szczątków. I badania potwierdziły, że to jest ona. Żołnierz wyklęty, jak tylu ich z tej skarbnicy bogactwa narodowego czerpała między innymi świętej pamięci Anna Walentynowicz i tylu działaczy solidarnościowych, tylu, których nie ma już dziś wśród nas. Tych, którzy jednym powiodło się lepiej, innym gorzej, no ale są, tworzymy wszyscy wspólnotę naszego społeczeństwa i wspólnotę Gdańska. Niech Gdańsk będzie dumny, że taką obywatelskie miał. Niech pokolenia pamiętają i osiedle, i my wszyscy. Chwała bohaterom. Dziękuję. Wszechmogący i miłosierny Boże, który przenikasz czas i wieczność i wszystko, co istnieje, obdasz szczęściem wiecznym tych, co zginęli w kwietniu 2010 roku w Smoleńskim Lesie. Naucz nas takiej pamięci o nich, byśmy chętnie w codziennym życiu korzystali z ich przykładu, głosząc prawdę, która wyzwala, miłując ojczyznę całym sercem oraz szanując ład i porządek moralny. Daj nam, Panie, spotkać się kiedyś z naszą siostrą Anną i z naszymi braćmi i siostrami w radości i światłości bez końca, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Z obecnym tu księdzem biskupem Wiesławem udzielimy teraz Państwu błogosławieństwa, a potem czekamy jeszcze na przemówienia i dalszy ceremoniał. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Ale jeszcze nie idźmy do domu, bo uroczystość trwa. I Pani też niech trwa. Ciągle pięknie się uśmiecha. Ma piękne włosy. Witamy. Potem przemówienia, potem dojdziemy do 45 i do 50. Prosimy. Fotografujący, rozejdźcie się, proszę. Jesteście sami. No nie muszę się wstawać. Proszę. Proszę zejść. Drodzy Państwo, jestem niesamowicie wzruszony, poruszony dzisiejszym dniem. Zaskoczony również ilością Państwa. Miało się obyć bez kartki, by mówić z głowy, bo się czy emocje wzięły w górę. Więc proszę mi wybaczyć. Bardzo Państwu dziękuję za tak liczne przybycie. Nie spodziewałem się. I nie spodziewałem się również tego, że Państwa hojność będzie tak wielka, bo to dzięki Państwu, dzięki Państwa hojności, dzięki Państwa datkom i wpłatom na konto właśnie już się powiedziałem.
Stowarzyszenia Godność. Ten pomnik jest tutaj zrealizowany. Chciałbym, żeby ten pomnik był symbolem czegoś, co potocznie nazywamy normalnością. Żeby przypominał, że można żyć i pracować dla nas wszystkich, nie tylko w celu osiągnięcia własnych korzyści. Że obok nas są ludzie mniej przystosowani, słabsi, którym należy pomóc. Tym właśnie zajmowała się moja mama. Szczególne podziękowania kieruję do pana Romana Rojka, ponieważ to on pierwszy uznał, że byłoby dobrze, aby pamięć o mojej mamie została utrwalona w takiej właśnie formie. I swoim pomysłem podzielił się z prezesem Stowarzyszenia Godność, panem Czesławem Nowakiem, i wspólnie zaczęli pracować nad realizacją tego projektu. I tutaj głęboki ukłon w stronę pana Czesława Nowaka, bo to on wraz ze swoimi przyjaciółmi ze Stowarzyszenia Godność wziął na siebie cały ciężar organizacyjny zaleczania formalności i tak naprawdę to dzięki jego operatywności, jego przyjaciół mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać na tej uroczystości. Dziękuję również bardzo panu prezydentowi miasta, panu Pawłowi Adamowiczowi, jego współpracownikom i Radzie Miasta za przychylność i pomoc w realizacji tej inicjatywy. Również chcę bardzo serdecznie podziękować naszemu gdańskiemu artyście panu Stanisławowi Mirewskiemu, autorowi i wykonawcy tego pomnika. Szczególnie za serce, jakie włożył w to, żeby ten pomnik był jak najbardziej przypominający moją mamę. W imieniu całej naszej rodziny serdecznie państwu dziękuję. I teraz, proszę państwa, jest moment, o którym mówiłem wcześniej. Moment składania wieńców, kwiatów. Tak. No to czy mogę iść z Kaziem? Przepraszam. Dzisiejszej uroczystości. Uczestnictwo 15 sierpnia 2015 roku. Organizatorzy i uczestnicy uroczystości odsłonięcia pomnika Anny Walentynowicz w Gdańsku. Szanowni Państwo, serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych na uroczystość odsłonięcia pomnika Anny Walentynowicz. Bardzo się cieszę, że ta wspaniała postać zyskuje teraz upamiętnienie na skwerze swojego imienia niemal tuż obok domu przy ulicy Grunwaldzkiej, gdzie mieszkała. Pani Anna Walentynowicz odegrała niezwykle ważną rolę w dziejach najnowszych Polski. Trudne do przecenienia zasługi, a które położyła dla wolnych związków zawodowych i NSZZ Solidarność. Była ich współzałożycielką. Sprzeciw wobec usunięcia jej z pracy w Stoczni Gdańskiej był jednym ze źródeł strajku w sierpniu 1980 roku. Należała do najodważniejszych działaczy opozycji demokratycznej, których najzacieklej zwalczał komunistyczny aparat bezpieczeństwa. Dzięki badaniom historyków dzisiaj wiemy już, że jej inwigilacją zajmowało się przeszło 100 funkcjonariuszy i tajnych współpracowników SB. Znosiła to wszystko z godną podziwu niezłomnością i determinacją. Zdecydowana walczyć do samego końca z totalitarną władzą o wolność i prawa przynależne każdemu człowiekowi. Jednocześnie była też osobą szczególnie wrażliwą na ludzką krzywdę. Doświadczywszy wielu życiowych trudności, z
głębokim szacunkiem traktowała bliźnich, zwłaszcza skrzywdzonych i poniżonych. Jej serdeczność, otwartość, gotowość niesienia pomocy i ofiarność były powszechnie znane. W swoim skromnym mieszkaniu gościła często działaczy opozycyjnych, także zwyczajnych ludzi, znanych sobie i nieznanych, dzieląc się ze wszystkimi tym, co miała. Uważam, że jej postawa wobec innych może być wzorem dla nas, jak kształtować relacje społeczne oparte na wzajemnym poszanowaniu i godności. Chociaż całą swoją i publiczną, i prywatną działalność poświęciła ojczyźnie i rodakom, to jednak w wolnej Polsce przez długie lata jej zasługi nie były należycie doceniane. Wydobył je z zapomnienia i najchętniej uhonorował dopiero pan prezydent profesor Lech Kaczyński, nadając pani Annie Walentynowicz najwyższe polskie odznaczenie państwowe Order Orła Białego. Dlatego wydaje się niezwykle symboliczne, że śmierć zabrała ich razem tragicznego ranka 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Zginęli, pełniąc swoją misję dla Rzeczpospolitej. Nowo powstały pomnik przypominał będzie odtąd o tej pięknej postaci i ponadczasowych wartościach, którymi zawsze się kierowała. Z wyrazami szacunku prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Dziękujemy panie ministrze. Zanim poproszę pana Sławomira Cęckiewicza, autora książki o pannie Walentynowicz, o zabranie głosu, chciałbym jeszcze gorąco powitać pośród nas pana Józefa Popiełuszko, brata błogosławionego księdza Jerzego. Proszę teraz pana Sławomira Cęckiewicza o wystąpienie i odczytanie listu od pana Jarosława Kaczyńskiego. Szanowni państwo, małe sprostowanie, nieporozumienie. Ja nie miałem czytać listu od pana Jarosława Kaczyńskiego. Miał przeczytać ten list pan poseł Antoni Macierewicz. Z tego co wiem, jest w drodze. Jest. Więc pan poseł pewnie ma ten list. Pan poseł jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, a autorem tego listu jest sam pan prezes Jarosław Kaczyński. Szanowni państwo, poproszono mnie o to, żebym przybliżył postać Anny Walentynowicz jako historyk. Jestem jej biografem. Ale myślę sobie, że skoro tak wielu z państwa tutaj przyszło, no to postać Anny Walentynowicz jest dla wszystkich znana. Jest piękna wystawa Instytutu Pamięci Narodowej, jest moja książka, są jeszcze inne książki, masa tekstów. Można powiedzieć, prawda o Annie Walentynowicz jest na wyciągnięcie ręki. Więc nie ma chyba sensu o tym, żeby teraz całe życie pani Ani Walentynowicz przypominać. Podzielę się z państwem tylko refleksjami jako historyk, jako biograf Anny Walentynowicz. I chciałem powiedzieć, że w jakimś sensie żywot pani Ani Walentynowicz, no, który w większości przypadł na okres Polski Ludowej, jest reprezentatywny dla tego wszystkiego, co Polskę i Polaków spotkało po roku 1944, kiedy wróg po raz drugi wtargnął na terytorium Polski i urządził nam tutaj bolszewizm. Można powiedzieć, że ta postać symbolizuje losy wielu, wielu Polaków. To całe zło komunizmu, bezprawia, prześladowań, ale z drugiej strony postać Anny Walentynowicz symbolizuje godność, upór przeciwko komunizmowi. I to w warunkach, w
których ten opór bezpośredni lat 40. i 50. został siłą fizycznie złamany. Ona buntowała się przeciwko komunizmowi wtedy, kiedy nie było już komu walczyć z bronią w ręku, bo to były już inne czasy. I chciałem przede wszystkim ten element biografii pani Ani Walentynowicz podkreślić. Ale życie Anny Walentynowicz to ciągła walka. Nie tylko z komunizmem, ale również o godność człowieka w PRL-u, o godność pracy ludzkiej. To wszystko ją jakoś pchnęło w stronę antykomunizmu, zorganizowanego ruchu oporu antykomunistycznego. To jest oczywiście grudzień 70 roku, ale później to są wolne związki zawodowe Wybrzeża. Tą rolę warto podkreślić. Tu są znamienici działacze, twórcy wolnych związków zawodowych. Myślę tutaj o panu Andrzeju Gwieździe, jego małżonce Krzysztofie Łuszkowskim. To są ludzie, którzy Annę Walentynowicz przyjmowali do wolnych związków zawodowych, a to mieszkanie, które tutaj obok jest, stało się, można powiedzieć, kolebką, miejscem spotkań na poły konspiracyjnych działaczy wolnych związków zawodowych. Tu się narodziła, można powiedzieć, w tym mieszkaniu skromnym, 30-kilkumetrowym Solidarność i sierpień 80 roku. Chciałem też powiedzieć, że to, co jest fascynujące w tej postaci, to jej wybór. To znaczy sytuacja, w której ona zrezygnowała z tego, żeby być taką boginią salonu. I to jest właśnie, można powiedzieć, kwintesencja jej postawy po roku 89. Mogła skorzystać z tego, z czego skorzystało wielu. Nie będę tu wymieniał nazwisk. Znacie Państwo te postaci, które próbuje się w jakimś sensie podstawić pod Annę Walentynowicz. Mogła być też taką osobą. Mogła mieć wspaniały dom, mogła mieć sesje zdjęciowe w kolorowych gazetach kobiecych. Mogła być, można powiedzieć, częścią mainstreamu, tak? Tego salonu III Rzeczpospolitej. Ale z tego zrezygnowała. I to spowodowało, że ściągnęła na siebie niezwykłą zupełnie w okresie ostatnich 25 lat nienawiść. I to jest pewien paradoks, wiecie Państwo. To jest w dużej mierze kontynuacja tego, co było w PRL-u. Kiedyś funkcjonariusz SB powiedział jej, że nigdy pani nie będzie w encyklopedii. Dzisiaj ma pomnik. Dzisiaj są wystawy i książki. Że w jakimś sensie, oczywiście nie stawiając znaku równości między III Rzeczpospolitą a PRL-em, to było kontynuowane po roku 89. Dlatego, że ona była wierna w sierpniowi 80 roku i wierna idei Solidarności, która się w sierpniu 80 roku niejako przez nią narodziła. I to była cena, za którą ona po prostu przez całe swoje życie również w wolnej Polsce, w III Rzeczpospolitej płaciła. Pamiętacie Państwo te wszystkie straszne słowa, ostatni Mohikanin nienawiści. Zrobiła więcej szkód niż Służba Bezpieczeństwa. Odmawianie sal na spotkania krótko przed śmiercią. Zamykanie świetlic, interwencje ministrów, prezydentów miast, żeby nigdzie nie mogła wystąpić. A dzisiaj ma pomnik. To znaczy, że może, że upór i wytrwanie w wartościach, w ideach przynosi ostatecznie owoc. Myślę sobie, jak patrzę na ten pomnik, że ten pomnik też dużo mówi. Właśnie ta sylwetka pani Ani zafrasowanej, myślącej, pewnie myślącej o tym, co z Polską. Myślę też, że myśli o tym, co my zrobimy z jej dziedzictwem. Z tym pytaniem chciałem Państwa pozostawić, jeszcze raz dziękując wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że ten pomnik tutaj stoi. Myślę, że to miejsce zasługiwało na to, żeby pani Ania, właśnie taka zamyślona, patrzyła na swój Gdańsk, patrzyła na nas, patrzyła na Polskę, a my musimy sami odpowiedzieć na pytanie, co z jej dziedzictwem, co z Polską, o której ona marzyła, zrobimy. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, pozwólcie, że zanim odczytam list pana prezesa doktora Jarosława Kaczyńskiego, witając i pozdrawiając serdecznie Jego Ekscelencję, arcybiskupa Włodzia, Ekscelencję księdza biskupa, wielebne duchowieństwo wszystkich państwa, ale przede wszystkim Joannę i Andrzeja Gwiazdów, Krzysztofa Wyszkowskiego, Andrzeja Wójta, który widzę tam, w tym stoi, tych, którzy was wspaniają. Janka Karadzieja. Stworzyliście. Łodzie jest. Solidarność. Wydzieraliście niepodległość z okupacji sowieckiej. Dziękujemy dzisiaj pani Ani za jej wielkie dzieło, za jej wielkie życie, ale i wam dziękujemy. Wam, którzy tutaj się narodziliście i tutaj wolność Polakom przynieśliście. Pozwólcie, że dwa słowa, po tych dwóch słowach odczytam teraz list od pana prezesa Prawa i Sprawiedliwości, doktora Jarosława Kaczyńskiego. Szanowni państwo, dzisiejsza uroczystość odsłonięcia pomnika świętej pamięci Anny Walentynowicz to wydarzenie szczególne. A pomnik to ważny symbol dla nas wszystkich i dla mnie osobiście. Jest on upamiętnieniem osoby zajmującej wyjątkowe miejsce w najnowszej historii Polski. Pani Anna, nazwana kiedyś trafnie i romantycznie Anną Solidarność, co na stałe już weszło do języka naszych narodowych pojęć, była kimś, komu wolność odzyskaną w 1989 roku zawdzięczamy w stopniu najwyższym. Była kimś, dla kogo wierność Rzeczpospolitej, uczciwość i odwaga stanowiły wartości kierujące jej życiem, dla kogo patriotyzm oznaczał zobowiązanie i posłannictwo, a walka o prawdę warta była ceny, którą przyszło jej zapłacić. Pamięć o niej pozostanie na zawsze w naszych sercach i umysłach. Jesteśmy to winni jej i sobie sami, bo teraz to na nas ciąży zaszczytny obowiązek kontynuacji jej dzieła. Od pani Anny otrzymaliśmy lekcję z wyznaczonym dla nas zadaniem. Lekcję zaangażowanego patriotyzmu i pracy dla Polski. Wytrwałej, wbrew wszelkim przeciwnościom. Niech tym, co nami kieruje, będzie pozostawiony przez panią Annę testament, która napisała swoim życiem oddanie ojczyźnie i wierność wartościom, bo to im zawdzięczamy nasz narodowy byt i nasze niezłomne trwanie. Jej postawa i droga życiowa na zawsze zapisały się w historii Rzeczpospolitej. Jak zawsze, gdy najlepsi pośród nas wskazywali nam drogę. Cześć jej pamięci. Łączę wyrazy szacunku. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. A teraz na koniec pozwólcie, wypowiem dwa słowa także od siebie. Od siebie, który miałem ten wielki zaszczyt poznać panią Annę Walentynowicz w 1977 roku i miałem zaszczyt czasem towarzyszyć, czasem obserwować o jej bezpieczeństwo, o jej wolność. Nikt trafniej nie nazwał pani Anny jak Krzysztof Wyszkowski, mówiąc, że była polską Joanną d'Arc. Tak, rzeczywiście byłaś polską Joanną d'Arc. Spotykamy się na uroczystości odsłonięcia pomnika Anny Walentynowicz 15 sierpnia. 15 sierpnia
jest rocznicą trzech ważnych wydarzeń, a mianowicie podjęcia wielkiego strajku za przykładem Stoczni Gdańskiej, podjęcie wielkiego strajku przez kilkadziesiąt załóg.